Ok, mamy jeszcze tonację. Tonacja odnosi się do wykorzystania światła i cienia, dzięki czemu możemy uzyskać efekt głębi i trójwymiarowości. Jeśli namalujemy okrąg, to widzimy go w przestrzeni dwuwymiarowej. Jeśli teraz dodamy padający cień, do tego częściowo zacieniujemy sam okrąg, to uzyskamy efekt trójwymiarowości. Jak widzisz, dzięki tonacji światła i cienia, nasze koło stało się kulą. To są podstawowe elementy sztuki, ale to nie wszystko, bo sztuka ma jeszcze swoje zasady. Tak jak podczas pisania można przyjąć zasadę, że tekst ma swój wstęp, rozwinięcie i zakończenie, tak i w sztuce istnieją pewne zasady, o których uczą w szkołach na całym świecie. Są zasady dotyczące malowania obiektów w ruchu, zasada spójności, harmonii, różnorodności i wiele innych. Oczywiście zasady można naginać, zmieniać, ignorować czy tworzyć nowe. Tak jak podczas pisania według innych zasad sformułujemy